Trzeci dzień lubelskiego festiwalu traktującego o wschodniosłowiańskim dziedzictwie naszego miasta poświęcony jest muzyce cerkiewnej. Święto nasze rozpoczniemy o godzinie 9 w katedrze Przemienienia Pańskiego boską liturgię. Tu będziemy śpiewać i śpiew cerkiewny najautentyczniej brzmi w świątyni. Śpiew cerkiewny to sposób naszej komunikacji i obcowania z Bogiem. O godzinie 9 boska liturgia, natomiast o godzinie 18 zapraszamy do Filharmonii Lubelskiej, gdzie będzie finał całego festiwalu. Odbędzie się koncert finałowy, w którym wezmą udział 4 zespoły. Będziemy śpiewać pieśni religijne i patriotyczne. Wystąpi jako pierwszy chór Katedry Prawosławnej w Lublinie, następnie męski zespół wokalny Prawosławnego Ordynariatu Wojskowego z Warszawy, chór Chełmszczyna Prawosławnego Chełmskiego Centrum Kultury oraz reprezentacyjny zespół Wojska Polskiego. Serdecznie zapraszamy na trzeci dzień naszego festiwalu do Świątyni Lubelskiej i do Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego. Dziwne Twojego wyznaczenie i duszy mojej do pojęcia.